Partnerem programu jest serwis szczepienia przeciw grypie. Wspieramy zmiany. Wspieramy zmiany, bo wierzymy, że są potrzebne. Szczepienia na dobre zagościły w polskich aptekach. Już od kilku lat farmaceuci mogą szczepić przeciwko COVID-19 oraz przeciwko grypie. Już wkrótce będą mogli szczepić także przeciwko pneumokokom. Obecny sezon szczepień w aptekach wystartował jednak z pewnymi problemami. Dopiero od listopada możliwe są procedury, które mają umożliwić w aptekach wykonywanie szczepień finansowanych ze środków publicznych. I te procedury dla części środowiska aptekarskiego okazały się sporym wyzwaniem. I to właśnie o tych wyzwaniach dzisiaj porozmawiamy z ekspertem, którym jest pan Marcin Wójcicki, naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego II w Mazowieckim Narodowym Funduszu Zdrowia. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. A ja witam wszystkich widzów oczywiście. Ja nazywam się Łukasz Waligórski, jestem redaktorem naczelnym portalu magazynu mgr.farm i dziękuję panie Marcinie, że zgodził się pan przyjąć zaproszenie do przygotowania wspólnie tego webinarium. Webinarium, w trakcie którego chcielibyśmy wyjaśnić pewne wątpliwości i wprowadzić naszych czytelników, aptekarzy w procedurę zawierania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie tych świadczeń w postaci szczepień przeciwko grypie, COVID-19, które są finansowane ze środków publicznych. Tak jak wspomniałem, ta procedura ruszyła w listopadzie. Chciałbym pana zapytać, panie Marcinie, czy wiemy na stan aktualny, obecny, ile aptek podpisało już umowy z funduszem na te szczepienia finansowane ze środków publicznych i ile wniosków jest w trakcie rozpatrywania? Tak, oczywiście. Takie informacje stan na 1 grudnia. Mamy 106 podpisanych umów, 72 są w przygotowaniu, natomiast jest 535 wniosków złożonych. Może w tym miejscu wskażę, że rzeczywiście od 2 listopada można składać te wnioski. Nabór jest ciągły, dlatego można taki wniosek przez cały rok kalendarzowy i w następnym również będzie można składać. I ważne jest, że wniosek składamy do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na adres apteki, której umowa dotyczy. Panie Marcinie, to ta procedura wypełniania wniosku spotkała się z pewnymi problemami, obiekcjami ze strony aptekarzy. Wiem, że państwo to wyjaśniacie na bieżąco, pojawiają się nowe materiały, które mają ułatwiać aptekarzom wypełnianie tego wniosku, ale ja bym poprosił może tak pokrótce, gdyby pan mógł nakreślić nam, jak wypełnianie takiego wniosku, wysyłanie go i podpisywanie umowy wygląda. Czy da się to w kilku punktach opowiedzieć? Postaram się. Tu może na wstępie powiem, że rzeczywiście z uwagi na to, że proces budzi trochę wątpliwości, zostały zamieszczone takie filmy instruktażowe. Filmy są dostępne na stronie www.nfz.gov, w dziale szczepienia w aptekach. Odnośniki są również ze stron oddziałów wojewódzkich. Tak więc możemy się zapoznać z takim instruktażem. W kilku krokach może powiem, jak to wygląda, czyli po pierwsze, żeby utworzyć wniosek, niezbędne jest pobranie aplikacji ofertowej. Taką aplikację pobieramy ze strony funduszu. Następnie uzupełniamy dane.
i odpowiednio dla części województw, bo to jest na 8 województw podzielone na 2 razy po 8 województw. Część uzupełnia te dane w portalu świadczeniodawcy, to jest nazwa własna. Druga część w portalu SZOJT-u dla wszystkich podmiotów, które mają z nami umowy, to nie są, czy miały, czy współpracują, to nie są nowe rzeczy. Następnie generujemy wniosek, zapisujemy niestety na nośniku lub przekazujemy portalem świadczeniodawcy, portalem SZOJ, a następnie drukujemy i przekazujemy podpisany wniosek wraz z załącznikami w oddziale wojewódzkim. Następuje weryfikacja poprawności zawartych we wniosku informacji i jeżeli jest taka potrzeba, to wzywamy do uzupełnienia dokumentacji. Następny krok to na podstawie kompletnych już dokumentów oddział wojewódzki przygotowuje umowę. Umowa jest podpisywana przez dyrektora oddziału NFZ i przekazywana do podmiotu prowadzącego aptekę celem podpisania. Jak ta umowa jest przez podmiot podpisana, następnie można powiedzieć, że już realizujemy szczepienia. Ja spotkałem się z opiniami farmaceutów w mediach społecznościowych, którzy mówili, że faktycznie ta procedura gdzieś tam budziła problemy, ale za każdym razem pracownicy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia stawali na wysokości zadania i pomagali na tyle skutecznie, że te wszystkie wnioski były korygowane w odpowiedni sposób i te umowy są obecnie zawierane, więc myślę, że tutaj faktycznie po pierwszym strachu jednak ta reakcja i pomoc jest już właściwa i wszyscy sobie z tym świetnie nie radzą. Ja tylko przypomnę, że w poniedziałek 4 grudnia na portalu mgr.farm także publikowaliśmy linki do tych wszystkich tutoriali, filmów, o których pan Marcin przed chwilą mówił, więc jeżeli państwo macie problem ze znalezieniem tego w stanach NFZ-u, z czym myślę, że nie będzie problemu, to można także na MGR Farm to znaleźć. Panie Marcinie, jeszcze tylko chciałbym doprecyzować, bo czy apteki będą musiały co roku podpisywać i przechodzić ten proces związany z podpisywaniem umów? Czy te umowy raz podpisane obowiązują przez jakiś dłuższy okres? I czy one obowiązują tylko na określony rodzaj szczepień, czy też na jakieś nowe szczepienia, które będą się pojawiać? Bo wspomniałem na początku, że obecnie to jest grypa i COVID-19, za chwilę będą pneumokoki. Czy te umowy obowiązują także na przyszłe zdarzenia, że tak powiem? Tak więc po pierwsze umowę podpisujemy, możemy podpisać umowę wieloletnią. Maksymalny czas na ten moment jest do 5 lat. Tak więc przy podpisaniu umowy wieloletniej nie ma takiej potrzeby. Tutaj również od strony aptek będzie ta inicjatywa, czy to jest umowa krótsza, dłuższa i w przypadku wieloletniej umowy nie ma tutaj potrzeby podpisywania dodatkowych umów. I jeżeli byłyby wymagania podpisania dodatkowych aneksów w przypadku na przykład rozszerzenia, to będą apteki na bieżąco informowane. Natomiast w przypadku 3 świadczeń, które teraz w zarządzeniu są określone, właśnie z uwzględnieniem pneumokoków, szczepień naprzeciwko pneumokokom, mamy realizowane to na podstawie obecnych umów. Panie Marcinie, apteka podpisała umowę, przedarła się, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, przez całą tą procedurę składania wniosku, podpisywania umowy, zaczyna szczepić, więc chyba teraz ważnym takim etapem funkcjonowania tego świadczenia w aptece jest jego rozliczanie. I chciałbym, żebyśmy troszkę więcej miejsca poświęcili właśnie na ten etap rozliczania. Wiem, że przygotował pan dla nas też prezentację na ten temat, więc oddaję panu głos. To jest nasz właściwy etap webinarium, w którym chciałbym, żeby opowiedział pan właśnie o tym rozliczaniu. Jak to będzie wyglądało, na co apteki, właściciele aptek powinni zwracać szczególną uwagę, aby zrobić to prawidłowo? Postaram się przedstawić cały ten proces. On co prawda nie jest bardzo łatwy, natomiast dla wielu aptek nie będzie też, może dla wielu, ale dla części aptek nie będzie też zupełnie nowy. A tutaj oprzeć się będzie można na doświadczeniach. Z jednej strony wynikających już ze szczepień wykonywanych dotychczas i wprowadzanych danych do e-gabinetu, do karty e-szczepień. To jest coś, co już dla tych aptek, które prowadziły szczepienia, jest znane, czyli jeden z etapów. Również apteki, które chociażby miały podpisane umowy na zaopatrzenie w wyroby ortopedyczne, sam proces sprawozdawania, przekazywania raportu oraz rachunków jest również oparty na tych samych zasadach. Czyli te doświadczenia dla aptek, które dotychczas realizowały takie zadania, już będą jakąś podstawą.
Dla tych wszystkich aptek, które nie realizowały podobnych zadań, będzie to nowość. Tak więc trzy takie główne elementy. Po pierwsze, rzeczywiście mamy kartę szczepień i konieczność wpisywania danych w e-gabinecie. Tam wpisujemy informacje o wykonanym szczepieniu. Następnie musimy sprawozdać te świadczenia komunikatem świat. Te wszystkie świadczenia będą musiały być sprawozdane bezpośrednio do systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia i na podstawie zweryfikowanych dokumentów, zweryfikowanych tych świadczeń, porównania świadczeń przekazanych w ramach karty szczepień oraz przekazanych tym komunikatem świat, będzie można wygenerować rachunek. Dane należy przekazać do właściwego oddziału NFZ, w ramach którego podpisana została umowa na wykonanie szczepień. Ja postaram się tutaj bardziej szczegółowo już opisać poszczególne etapy. Czyli na początek, jeżeli mówimy o realizacji szczepienia, podstawową rzeczą jest zweryfikowanie prawa do świadczeń pacjenta. Czyli tutaj mamy chociażby system EWUŚ, ale o weryfikacji prawa do świadczeń również jeszcze parę słów później powiem. Zakwalifikowanie i wpisanie pacjenta do karty e-szczepień to jest kolejny krok. Wykonujemy szczepienie i wprowadzamy dane o wykonanym szczepieniu pacjentowi do systemu informatycznego. Tutaj na prezentacji pokażę Państwu taki mały schemat, czyli mamy właśnie pacjenta, który przychodzi do apteki. Weryfikowane są uprawnienia. Kwalifikowany jest pacjent do szczepienia, następnie wpisywana usługa do karty szczepień, wykonywane szczepienie i rejestrowane jest to szczepienie w systemie rozliczania świadczeń. Jeżeli chodzi o prawo do świadczeń, to opieramy się głównie na artykule 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przed wykonaniem szczepienia należy zweryfikować prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z tym artykułem. Prawo do świadczeń powinno być zweryfikowane na podstawie numeru PESEL pacjenta przy użyciu elektronicznego systemu weryfikacji, czyli EWUŚ. Natomiast bywają sytuacje, kiedy nie można tego zweryfikować w systemie EWUŚ, bądź nie ma pozytywnej weryfikacji w ramach systemu EWUŚ. W takim wypadku jest możliwość przyjęcia oświadczenia pacjenta bądź przedstawiciela ustawowego czy opiekuna prawnego o spełnieniu warunków osoby uprawnionej. Ewentualnie przyjmujemy inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń. Te dokumenty są wskazane w tabeli 11, załącznik numer 3 odpowiedniego rozporządzenia ministra zdrowia. Wszystkie akty prawne również w prezentacji wskażę, wszystkie akty prawne, na podstawie których realizujemy zadania związane ze sprawozdawczością, finansowaniem szczepień, są zawarte również w materiałach na stronach internetowych, ale tak jak wskazałem, również w mojej prezentacji będą te akty wskazane. Pacjenci ubezpieczeni, którzy w innym niż Polska państwie, członkowskim Unii Europejskiej EFTA, również są uprawnieni do składania, znaczy nie są uprawnieni do składania oświadczeń, ale mogą mieć zrealizowane szczepienie. W ich przypadku jest konieczne okazanie stosownego dokumentu uprawniającego, karta EPUS, chociażby tak znany dokument. W przypadku innego dokumentu, który potwierdza prawo do świadczeń, kopię tego dokumentu należy przekazać wraz z rachunkiem, czyli zatrzymujemy kopię takiego dokumentu w dokumentacji medycznej i przekazujemy do rachunku, do elektronicznej wersji rachunku, załączamy prawo do świadczeń. Jeżeli chodzi o sprawozdanie, rozliczenie tego wykonanego świadczenia, tak więc przekazujemy sprawozdanie na podstawie wprowadzonych danych o szczepieniach. Sprawdzenie poprawności przekazanych raportów sprawozdawczych następuje na poziomie oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i o tym, tej weryfikacji też parę słów za moment powiem szczegółowo. Następnie rozliczenie szczepień możliwe jest pod warunkiem zgodności danych przekazanych w ramach komunikatu XML z danymi w karcie szczepień, o czym już też mówiłem. Następnie generujemy i pobieramy
czyli apteka generuje i pobiera szablon rachunku, a do szablonu rachunku zakwalifikowane są wszystkie te świadczenia, które przeszły prawidłową weryfikację i rachunek przekazywany jest do działu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie tego szablonu i zgodnie z okresem rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc i za moment również szczegółowo o tym powiem. Jeżeli chodzi o informacje do karty szczepień, to tę należy wprowadzać na bieżąco. Jeżeli chodzi o płatność, to ona jest, tak jak już powiedziałem, realizowana na podstawie kompletu dokumentów rozliczeniowych. Ten komplet dokumentów rozliczeniowych to są rachunek i raport statystyczny. Dokumenty rozliczeniowe składa się do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. I tutaj ważne może wskażę, że okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Te apteki, które miały podpisane umowy jeszcze w listopadzie, mogą się rozliczyć, przekazać nam raport statystyczny oraz rachunek zgodnie z ogólnymi warunkami umów do 10 grudnia, ale za moment też wskażę, że jest jeszcze czas, gdyby się nie udało tego zrobić do 10 grudnia, to te świadczenia i tak będą sfinansowane i wskażę również w jakich terminach. Co miesiąc sprawozdajemy właśnie, tak jak powiedziałem, za dany okres, czyli w przypadku grudnia wszystkie świadczenia, które zrealizujemy w grudniu, powinny być sprawozdane do 10 stycznia. Również do 10 stycznia powinien być wystawiony rachunek. Za miesiąc grudzień najwcześniej rachunek będzie można wystawić 31 grudnia. Podobnie za miesiąc listopad najwcześniej rachunek można było wystawić 30 listopada. Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy, czyli za dany miesiąc, fundusz wypłaca w terminie 5 dni od dostarczenia tych dokumentów rozliczeniowych i płatność jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy określony w umowie. Tutaj też wskażę, że jeżeli termin płatności upływa w sobotę lub w dzień, który jest wolny od pracy, to płatności dokonuje się poprzedniego dnia roboczego. I te terminy, o których już mówiłem, czyli jeżeli nie rozliczymy się na bieżąco, czyli do 10 za miesiąc poprzedni, to rozliczenie następuje, ma miejsce w sposób narastający i cała umowa, czyli wszystkie świadczenia wykonane w ciągu całego roku, należy sprawozdać do 40 dni po zakończeniu tegoż roku, czyli do 9 lutego. Rachunek za te świadczenia, za cały okres rozliczeniowy, czyli okres rozliczeniowy to jest okres roczny. W naszym wypadku to będzie od momentu podpisania umowy do końca grudnia i rachunki można wystawić do 45 dni po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego. A jeżeli chodzi o dane, które sprawozdajemy w komunikacie świat, to tutaj niezbędne w mojej ocenie jest posiłkowanie się albo systemem informatycznym udostępnionym na rynku, albo też jeżeli mamy sprawność informatyczną czy w dyspozycji informatyków, to można tutaj generować takie sprawozdania XML-owe. I główne elementy komunikatu świat, co sprawozdajemy, co przekazujemy do funduszu o zrealizowanym szczepieniu. Przede wszystkim mamy informacje o pacjencie, mamy informacje o uprawnieniu pacjenta do świadczeń, w tym właśnie dane dokumentu o dokumencie uprawniającym. Mamy datę wykonania szczepienia, mamy dane o komórce organizacyjnej, o miejscu, w którym to świadczenie było udzielone. Mamy informacje o personelu, który świadczenie realizował. Jest sprawozdawany numer umowy, który mamy podpisany, czyli apteka z funduszem. Jest wskazywany kod zakresu świadczeń w ramach umowy. Również samo świadczenie zgodnie z katalogiem, jakie jest realizowane. Wskazywane w takim komunikacie świat są również rok i okres sprawozdawczy, według którego będą ustalone warunki rozliczenia. Tam również zawieramy informacje o wartości, czyli cenie jednostkowej, o wartości świadczenia. Także to są te podstawowe informacje sprawozdawcze. Jeżeli chodzi o czyli jeżeli my już te apteka zrealizuje szczepienie, sprawozda, to następuje weryfikacja.
Weryfikacja jest dwuetapowa i tutaj warto zwrócić uwagę na pewne informacje, czyli po pierwsze mamy etap walidacji. Tutaj system automatycznie weryfikuje podstawowe informacje w takim sprawozdaniu i jeżeli są na przykład nieprawidłowe dane dotyczące brak numeru PESEL chociażby, czy takie dane, które są niezbędne do tego, żeby móc przyjąć taki raport, to wtedy cały ten raport nie jest importowany do systemu i każda apteka, każdy podmiot, który udziela świadczeń, musi na bieżąco śledzić, czy wysłany raport został zaimportowany, czy też nie. Jeżeli nie, to przy każdym powodzie braku takiego przyjęcia raportu mamy szczegółowy opis, co jest właśnie przyczyną braku importu. Należy dokonać korekty, poprawić i ponownie przesłać taki raport. I to jest pierwszy etap. Jeżeli prawidłowo zostanie zaimportowany taki raport, następnie odbywa się weryfikacja. Weryfikacja jest na podstawie sprawdzeń opracowanych przez centralę NFZ. Te sprawdzenia są opracowane na podstawie obowiązujących przepisów. Są jednolite dla wszystkich aptek, dla wszystkich podmiotów. Weryfikują właśnie zgodność z przepisami i wyniki tej weryfikacji również na bieżąco są publikowane. Ja Państwu właśnie na prezentacji przedstawię trzy takie przykłady sprawdzeń, trzy przykłady weryfikatorów. Tutaj z końcówką 039 jest to sprawdzenie, czy pacjent urodził się w latach objętych programem szczepień przeciwko HPV chociażby. Czyli każde ze szczepień, te trzy, które mamy obecnie dostępne, które będziemy realizować w aptekach, każdy z nich ma swój warunek wieku, określenie dla pacjentów w określonym wieku i taka weryfikacja będzie miała miejsce. A sprawdzenie z numerem 012 końcówką to jest sprawdzenie poprawności numeru prawa wykonywania zawodu osoby personelu. Ważna informacja. Sprawdzenie z końcówką 001 to jest sprawdzenie, czy prawidłowość wykonania szczepienia została potwierdzona przez system CES, czyli z e-gabinetu. Tak więc tych sprawdzeń oczywiście jest bardzo dużo. One gdzieś w tle będą realizowane i każdorazowo, jeżeli będzie jakaś wątpliwość, będzie nieprawidłowość w sprawozdaniu, to każda nieprawidłowość jest opisana właśnie takim sprawdzeniem, a w przypadku, kiedy jest wątpliwość, można zadzwonić do funduszu, są osoby dedykowane i oczywiście będziemy wspierać w tym procesie rozliczania, żeby móc dokonać korekty i przesłać poprawnie sprawozdane świadczenie. Tak jak już wcześniej mówiłem, to kończąc cały ten proces po sprawozdanym świadczeniu, kiedy trafi do nas cały raport, jest sprawozdany, przyjęty, zweryfikowany, wszystkie pozycje z raportu, które były prawidłowo zweryfikowane, znajdują się w szablonie rachunku, czyli szablon rachunku jest generowany przez aptekę i za wszystkie na podstawie szablonu generowany jest rachunek i na tej podstawie będzie dokonana płatność. Tu wskazałbym może takie najczęstsze problemy, które wiemy, że występują, mając doświadczenie dotychczasowe z realizacji, z weryfikacji, współpracy ze podmiotami w odniesieniu do innych świadczeń, które już na bazie tego komunikatu świat się rozliczają. Tak więc najważniejsze rzeczy to jest chociażby sprawozdawanie świadczeń niezgodnie z obowiązującymi przepisami. I tu zachęcam do tego, żeby właśnie śledzić zmiany przepisów, żeby nie przyzwyczajać się do zapisów, które były, a żeby sprawdzać, czy nie nastąpiły jakieś istotne zmiany. Następna przyczyna błędów to jest błędne wypełnienie karty szczepień w gabinecie gov.pl. Niestety tutaj również wielokrotnie zdarzały się problemy z nieprawidłowym wskazaniem szczepień z tych dotychczasowych doświadczeń, jeżeli chodzi chociażby o szczepienie przeciwko COVID. Już mieliśmy takie doświadczenia. Następnie dane w raporcie statystycznie niezgodne z kartą szczepień, to również jest ważne, że ta zgodność musi być. Zapominanie o załączeniu do rachunku załączników. Do rachunku załączamy, tak jak już wskazałem, na przykład kopię karty ECOS. No i jeden jeszcze przychodzi mi na myśl taki problem, to jest niedostosowanie systemów dziedzinowych świadczeniodawców do zmieniających się przepisów. Żeby temu zapobiec, zachęcam do takich
dobrych praktyk, czyli po pierwsze właśnie chociażby ta umowa z dostawcami oprogramowania powinna obejmować konieczność szybkiej implementacji nowych funkcjonalności, dostosowywania systemu do regulacji, do nowych rozwiązań. Sprawozdawanie świadczeń na bieżąco, a nie w ostatniej chwili jest bardzo ważne. Zapoznawanie się przez apteki, przez świadczeniodawców na bieżąco z przepisami, z wytycznymi. Ważne jest terminowe przekazywanie rachunków, bieżące generowanie żądania rozliczenia i wystawienie rachunków, w tym korekt. No i oczywiście czytanie opisów nieprawidłowości zarówno w odniesieniu do samych raportów, jak też w odniesieniu do rachunków wstrzymanych, bo rachunek, który został do nas przesłany, ale ma jakąś nieprawidłowość, zmieniamy mu status na oczekujący, na korektę, ale tu również każdorazowo jest opisana nieprawidłowość, z czego wynika wstrzymanie rachunku, i należy na bieżąco śledzić te informacje i na tej podstawie będzie można się rozliczyć. To są takie podstawowe informacje, jeżeli chodzi o sam proces rozliczania i potem finansowania. Panie Marcinie, dziękuję bardzo za tę ogromną dawkę informacji. Myślę, że przydadzą się one wszystkie naszym czytelnikom, aptekarzom, którzy są zainteresowani prowadzeniem szczepień w swoich placówkach. Ja tylko jeszcze dopytam, gdyby się okazało, że faktycznie ktoś ma problem, chciałby wyjaśnić pewną kwestię, do kogo, na jaki adres, na jaki numer telefonu powinien się zwrócić z takim pytaniem? Zachęcam do odwiedzenia strony centrali NFZ i oddziałów wojewódzkich. Tam jest w zakładce szczepienia w aptekach, są odnośniki właśnie do kontaktu do poszczególnych oddziałów. Z tego co widziałem, chyba do wszystkich są numery telefonów. Ja sprawdzę, czy na przykład do oddziału wojewódzkiego są wskazane także osoby zajmujące się na co dzień rozliczaniem. Myślę, że takie wsparcie jest. Z praktyki oddziału mazowieckiego powiem tylko, że każdy podmiot, który ma podpisaną umowę, ma przydzielonego opiekuna, także jest stała osoba, która opiekuje się, wspiera świadczeniodawców i postaramy się też zrobić, żeby w taki sposób, żeby każdy z tych aptek miała wiedzę, kto będzie wspierał w rozliczaniu. To jest bardzo dobra wiadomość, bo chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby ten proces przebiegał jak najbardziej sprawnie, żeby popularyzować szczepienia i ułatwiać dostęp do tych szczepień pacjentom, a chyba nie ma lepszego sposobu jak upowszechnianie tych szczepień właśnie w aptekach. Jeszcze na sam koniec mam do pana kilka pytań i to są pytania, które otrzymaliśmy od naszych czytelników, od farmaceutów przez ostatnie kilka tygodni. One niektóre są, myślę, ciekawe, niektóre trochę bardziej trudne, ale mam nadzieję i wierzę głęboko, że pan sobie z nimi wszystkimi poradzi. Pierwsze pytanie, które skierował do nas jeden z czytelników, brzmi: czemu nie można załatwić podpisywania umowy w ciągu jednego dnia, jak to było za czasów COVID? Tak, rzeczywiście tutaj jest trudność, ale ja powiem w ten sposób. Umowy na szczepienia, które były realizowane w okresie wcześniejszym, czyli na przykład, znaczy właśnie w odniesieniu do COVID-a, były realizowane na podstawie zupełnie innych przepisów. Była to specustawa COVID-owa. Teraz mamy realizację na podstawie już zupełnie innych przepisów, czyli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, czyli tak naprawdę mamy realizację szczepień w aptekach, które wpisują się w katalog udzielania świadczeń opieki zdrowotnej już na ogólnych zasadach. Kolejne pytanie i ja podkreślam, że to jest pisownia oryginalna, tak jak czytelnicy do nas te pytania przesłali, tak je przekazujemy. Dlaczego generowanie wniosku trwa tyle godzin? Dlaczego jest to tak skomplikowana procedura? W niektórych oddziałach chodzą pogłoski o wgrywaniu certyfikatów farmaceutów uprawniających do szczepień na portal świadczeniodawcy. Czy to faktycznie trzeba? Tak, generalnie zasada jest taka, że te wnioski powinny być przyjmowane na bieżąco. Czas potrzebny na wygenerowanie takiego wniosku może być uzależniony od wielu czynników. To jest na przykład parametry sprzętu użytkownika, który służy do generowania wniosku. To również zależy od oprogramowania po stronie dostawcy. Ja ze swojej strony, ze strony funduszu mogę tylko powiedzieć, że jeżeli są takie problemy techniczne, które występują, które są zdiagnozowane, czy też
osoby realizujące świadczenia wskazują, że to może być po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, to będziemy wdzięczni za niezwłoczne zgłoszenie takiej informacji. Na ten moment nie mamy takich problemów technicznych, które jednoznacznie można by określić, że są globalne, że są przeszkodą do przedkładania tych wniosków. Kolejne pytanie od czytelnika. Czy upoważnienie nienotarialne wystarczy do podpisywania umowy oraz comiesięcznego rozliczania refundacji? Tak, nie jest wymagane takie upoważnienie notarialne i wszelkie upoważnienia notarialne są wymagane wyłącznie w przypadkach jednoznacznie opisanych w przepisach prawnych. Tutaj to nie dotyczy. Kolejne pytanie. Czy ubezpieczenie OC zapewniane przez izby aptekarskie jest wystarczające? Z informacji, którą ja uzyskałem na potrzeby naszego spotkania, czy w ogóle przygotowując się do całego procesu, mam informację, że tak, że te polisy są akceptowane przez NFZ. Kolejne pytanie. Czy nie ma możliwości podawania dokumentów poprzez skrzynki elektroniczne z podpisami lub poprzez skrzynkę ePUAP? Czy może raczej dlaczego nie można? Rzeczywiście takie rozwiązanie na dzisiaj jeszcze nie jest, natomiast mogę powiedzieć, że takie rozwiązanie, Narodowy Fundusz Zdrowia nad takim rozwiązaniem pracuje, a pracujemy nad elektronizacją procesu wnioskowania. No, liczymy, że w pierwszym kwartale 2024 roku zostanie ono wdrożone. Oczywiście wcześniej będą musiały być przeprowadzone niezbędne testy. Niedawno wprowadziliśmy swego rodzaju ułatwienie, dzięki któremu apteki już nie muszą nagrywać tego wniosku na nośnik elektroniczny, tylko można go przesłać poprzez portal SZOI czy portal świadczeniodawcy. I szczegóły tego rozwiązania przekazywaliśmy aptekom poprzez właśnie SZOI czy poprzez portal świadczeniodawcy i przekazywaliśmy aptekom, które mają podpisane umowy, także takie rozwiązanie już przyjęliśmy. Trochę uprzedził Pan już kolejne pytanie, które też mam na liście. Jeden z farmaceutów zapytał, czy planowana jest zmiana formy wnioskowania na pełną formę online z taką też możliwością uzupełniania wszystkiego, co jest błędne lub brakujące? Tak, po udostępnieniu takiego rozwiązania będziemy informować na bieżąco o przebiegu całego procesu. Tak. Pytanie trochę, myślę, zaczepne. Dlaczego nie można było procedować wniosków wcześniej, tak by zdążyć przed sezonem grypowym? Chciałbym zwrócić może uwagę, że przepisy prawa w tym zakresie weszły w życie w dniu 1 listopada 2023 roku. W związku z tym NFZ miał uprawnienia do ogłoszenia naboru wniosku dopiero po tym terminie. Tu wywiązaliśmy się z niego i nabory ruszyły we wszystkich oddziałach w dniu 3 listopada. Dokładnie, tutaj wina niestety, ale legislatora, że to się odbyło tak późno. Kolejne pytanie od farmaceuty. W jaki sposób będziemy sprawozdawać i rozliczać wykonane w aptece szczepienia? Myślę, że pan już obszernie na to pytanie odpowiedział. Starałem się tak. Myślę, że tutaj przedstawię również prezentację, znaczy przedstawiłem tę prezentację, ona będzie do wglądu. Wszystkie informacje dotyczące rozliczeń i bieżących, i ewentualnych pojawiających się wątpliwości postaramy się też zamieszczać na stronie internetowej. Ostatnie pytanie. W jaki sposób mamy wpisywać wykonane szczepienia do karty szczepień przez gabinet gov.pl? Tak, również jak mówiłem już wcześniej podczas prezentacji, wprowadzenie tej informacji do elektronicznej karty szczepień możliwe jest przez gabinet gov.pl i może być ono oczywiście wspierane przez Państwa oprogramowanie. I to są wszystkie pytania, które do Pana miałem, Panie Marcinie. Bardzo chciałbym podziękować za poświęcony czas na te webinarium, na odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Jestem przekonany, że nasi widzowie, czytelnicy i słuchacze wyciągną z tego spotkania sporo istotnych dla siebie informacji, a nawet jeżeli nie, to będą wiedzieli, gdzie tych informacji szukać. Ja tylko przypomnę, moim gościem dzisiaj w specjalnym webinarium związanym z ruszającymi w aptekach szczepieniami finansowanymi ze środków publicznych przeciwko grypie, przeciwko COVID-19 był pan Marcin Wójcicki, naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego II w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
zdrowia. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za naszą rozmowę. Bardzo dziękuję również. Partnerem programu jest serwis Szczepienia przeciw grypie. Wspieramy zmiany, bo wierzymy, że są potrzebne.